Udany rewanż, chociaż to zakończenie takie może pozostawiać troszeczkę do życzenia, no ale wygrane jest wygrana. Trochę może pozostawać do życzenia, ale to był też taki trochę plan, zasłaniać się łokciem i żeby trafiał mi na łokieć. Wiedziałem, że mam rozbitą rękę i no udało się. Ale nie było tego ruszenia od początku, było taktycznie na spokojnie. No, taktycznie, ja tak jak powiedziałem wcześniej, cały zeszły tydzień miałem zapalanie zatok i w ogóle nie trenowałem. I byłem wyjechany, ze świeżości ruszałem dzisiaj, nie? Ale jak była ta pierwsza runda, to czułeś, że to idzie tak, jak ma iść? Czułem, że idzie jak ma iść, ja tam się troszeczkę gdzieś tam trochę uśmiechałem, widziałem, że Krusina przyszedł do przodu, trochę się męczy. Ja myślałem, że dojdziemy do piątej rundy i wyskoczymy jakieś 10 minut jeszcze piątej rundy, ale no tak wyszło, nie? Dzisiaj troszkę krócej, a jak cię pod koniec rundy zamknął w narożniku i tam zasypał ciosami, coś weszło czysto? Nic nie weszło, również schowałem się specjalnie, łokcie do przodu i specjalnie to zrobiłem. Zrobiłem to specjalnie, żeby się trochę wystrzelał. Teraz jakie plany? Jakie plany? Wracam do hotelu, shower, after party. Jutro wracam z powrotem do Stargardu, spotykam się z kolegami, after party, w niedzielę wsiadam w pociąg, jadę do Warszawy, w poniedziałek wracam do Anglii. To słyszysz jakieś takie przygotowania do trochę innego maratonu? No maraton trzeba odbyć tak, jeżeli się jest w Polsce raz na jakiś czas i chce się ze wszystkimi spotkać, to niestety tak bywa. Jest co opijać? Jest co opijać, może nie tak bardzo, ale jest, wygrana to wygrana, tak. Gratulacje tej wygranej i co? No i życzę, żeby to na tych afterach też się bez kontuzji obyło. Dziękuję bardzo i chciałem pozdrowić Sonika Walerianowa, Tomka Parobca, mojego kuzyna i wszystkich, którzy mi kibicują. Dziękuję bardzo.